Jak co roku w okresie zimowym funkcjonariusze bełchatowskiej komendy kontrolują miejsca, gdzie mogą przybywać osoby bezdomne czy też inne potrzebujące pomocy lub schronienia. W zainteresowaniu policjantów pozostają przede wszystkim pustostany, ogródki działkowe, okolice mostów, wiaduktów czy kanały ciepłownicze. Bezdomni często przebywają w pomieszczeniach przeznaczonych do likwidacji, czy też lokalach, których stan techniczny zagraża zdrowiu i życiu. Jest to szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Dlatego funkcjonariusze z przedstawicielami instytucji pomocowych kontrolują takie miejsca, bezdomnych kierują do właściwych placówek pomocowych, schroniska dla bezdomnych czy też noclegowni, tak by każdemu zapewnić pomoc, by nie doszło do tragedii. Wielokrotnie informacje o osobach bezdomnych docierają do policjantów bezpośrednio od samych mieszkańców. Dzwonią oni do dzielnicowych lub też zgłaszają ten problem na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Każdy taki sygnał jest sprawdzany i weryfikowany. Szczególną uwagę zwracajmy również na osoby leżące na przystankach, na ławkach, w parkach, które mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Jest to szczególnie ważne, gdyż osoba nietrzeźwa dużo szybciej traci ciepło. W tym miejscu zwracamy się z apelem o to, by nikt z nas nie pozostawał obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie.